little time. While you're waiting like a factory line, I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days, you've come to pass. Mój brat powiedział mi, że niezależnie od tego, gdzie będziemy kiedyś mieszkać, czy to będą dwa domy obok siebie, czy to będą totalnie różne końce Polski, zawsze będziemy mogli na siebie liczyć. I zawsze wtedy, kiedy będziemy siebie najbardziej potrzebować, będziemy bardzo blisko siebie. I za to właśnie chciałabym podziękować moim rodzicom, za to, że tego nas nauczyli. Chciałabym też podziękować za moich braci, za Bartka i za Marcina, którzy zawsze byli dla mnie nauczycielami i ochroniarzami. I mimo wielu bijatyk i kłótni w dzieciństwie, mimo rozwalonych butelek keczupu, chciałabym, żeby moi rodzice wiedzieli, że wskoczylibyśmy za sobą w ogień i że bardzo, bardzo się kochamy. Mojemu tacie chciałabym podziękować za to, że pozwalał mi podejmować własne decyzje, że niekoniecznie zawsze się z nimi zgadzał, ale pozwalał mi dokonywać tych wyborów. Wtedy, kiedy okazywały się być sukcesem i okazywały się dobrymi decyzjami, cieszył się razem ze mną, a kiedy okazywało się totalną porażką, był obok mnie i pomagał mi wyciągać z tych sytuacji wnioski. Mamie, moja mama na pewno wie, co chciałabym teraz powiedzieć, bo łączy nas niesamowita więź i właśnie za tą więź chciałabym jej dzisiaj podziękować, bo za tym kryje się tak naprawdę wszystko. Jej wsparcie, jej zaangażowanie, to, że zawsze stawia moje problemy ponad swoimi, to, że zawsze mogę na nią liczyć i zawsze jest tak naprawdę tuż obok mnie. Marzy mi się, żebym kiedyś potrafiła stworzyć dokładnie taką samą więź, jaka jest między mną a moją mamą, między mną a moim dzieckiem. Chciałabym też podziękować za mój dom, który zawsze był dla mnie taką wyspą, taką bezpieczną wyspą. Niezależnie od tego, co się działo na zewnątrz, zawsze kiedy wchodziłam do domu, nagle było bezpiecznie, przyjemnie i zawsze było bardzo miło. Rodzice zawsze mówili mi, że rodzina jest najważniejsza. Z dzisiejszej perspektywy wiem, że mieli rację. Moim rodzicom chciałbym bardzo serdecznie podziękować za cały troskliwy okres dzieciństwa, za moje wspaniałe rodzeństwo, poza Basię i za Kubę, za wszystkie chwile wspólnie spędzone w naszym gronie. Rodzicom chciałbym podziękować za to, że nauczyli mnie dystansu do wielu życiowych spraw. Dzięki temu czuję się po prostu silniejszy. Dziękuję za to, że pomogli mi realizować marzenia, za to, że znalazłem w swoim życiu pasję. Mojej mamie chciałem podziękować za to, że wychowała mnie w duchu takiej sportowej rywalizacji. Zawsze powtarzała mi, że sport to zdrowie, że ruch to zdrowie. Dzięki temu zrodziła się w moim życiu pasja, bez której dzisiaj pewnie nie mógłbym żyć. Dziękuję za te pyszne domowe obiadki, za którymi zawsze będę tęsknił. Mojemu tacie chciałem podziękować za te wszystkie liczne dyskusje, które prowadziliśmy, bo one pokazały mi, że w życiu trzeba mieć własne zdanie, skierować się pewnymi racjami i nie bać się wypowiadać z własnych osądów. Jackson, Crowder, watch your step along the